Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. 13 minut po godzinie 8. Andrzej Potępa, starosta Brzeski. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam państwa. Dużo drogowych tematów, dużo także pytań i anonsów od słuchaczy. To od dróg. Zacznijmy. W takim razie. W miejscowości Kąty, na skrzyżowaniu, gdzie wielokrotnie dochodziło do bardzo niebezpiecznych sytuacji drogowych, rozwiązano problem. Tak chwali się w oficjalnym komunikacie brzeskie starostwo. Kierowcy mogą już korzystać z funkcjonalnego ronda, które nie tylko usprawniło ruch w tym miejscu, ale również znacząco poprawiło bezpieczeństwo. No właśnie, to jest ciąg dalszy tej informacji. No i jeszcze trzeci wątek. Trasa znajduje się na styku dwóch powiatów, brzeskiego i nowosądeckiego, oraz gmin Iwkowa i Łososina Dolna. Cztery samorządy solidarnie przystąpiły do modernizacji problematycznego skrzyżowania. To ja pytam po pierwsze, czy na pewno solidarnie, a po drugie, które gminy? To rondo zostało wybudowane tak naprawdę przy okazji dużego projektu z Funduszu Dróg Samorządowych. Była przebudowywana cała droga licząca prawie 12 kilometrów i w tym miejscu to w zasadzie wójt Iwkowej zwrócił uwagę na to, że niektórzy kierowcy mają problem z poruszaniem się przez to skrzyżowanie i że dochodzi tam do kolizji. No i powstał projekt wybudowania ronda, natomiast to rondo leży, tak jak pani wspomniała, na granicy dwóch powiatów i dwóch gmin. Zaproponowałem staroście nowosądeckiemu i wójtowi gminy Łososina, żeby każdy dał po 1/4 kosztów. To znaczy, po ile daliście? To nie są duże pieniądze. Rondo jest niewielkie, przejazdowe, takie, że... Co to znaczy nie są duże pieniądze, panie starosto? Ile daliście? Kosztowało około 70 tysięcy to rondo, czyli każdy dał po kilkanaście tysięcy, więc nie są to duże pieniądze. Rondo zmieściło się w pasie drogowym, niektórzy mówią, że jest małe, ale rondo jest przejazdowe, także duży samochód może przejechać przez wysepkę, która jest na środku, to po pierwsze. A po drugie, no właśnie takie rondo powoduje spowolnienie ruchu i to jest takie egalitarne skrzyżowanie, ponieważ każdy jest na podporządkowany. Już teraz nie ma wątpliwości, kto ma pierwszeństwo, kto dojeżdża do ronda, kto musi zaczekać na tego, który na tym rondzie jest. I to rondo na styku tych dwóch powiatów zostało wybudowane, ale podobną sytuację mamy w drugiej części. W Jesieniu. W Jesieniu. Tam na przecinają styku się granice powiatów Brzeskiego i Bocheńskiego. Tak. No właśnie, co się tam oraz będzie gminy działo? Brzesko i gminy Rzezawa. Mhm. I tam jest również takie skrzyżowanie, na którym wielu kierowców nie wie, jak się ma zachować. W związku z tym dochodzi również do sytuacji takich niebezpiecznych. I tam spotkaliśmy się i zaproponowaliśmy dokładnie taki sam podział kosztów, z tym, że tam to rondo będzie zdecydowanie droższe, bo będzie kosztować około 350 tysięcy. I wszyscy dadzą porówno? Wszyscy dadzą porówno, już się zdeklarowali, starosta bocheński. No trzeba 350 podzielić przez 4, nie będę próbował teraz tego robić, bo się pomylę. Natomiast to rondo będzie zdecydowanie większe, bo i skrzyżowanie jest większe i będzie jeszcze dodatkowo wyposażone w chodniki w zasadzie wokół tego ronda, więc dlatego taka większa kwota. Wiem, że jest problem z promem w Wytrzyszczce, to znaczy nie z samym promem, a z finansowaniem jego działalności i wiem, że planuje pan kontakt w tej sprawie ze starostą nowosądeckim. Czy jest szansa na partycypowanie w kosztach? Na to liczę. My ten prom utrzymujemy od 20 lat. On łączy powiat nowosądecki i brzeski, gminę Czchów i gminę Tropie w powiecie nowosądeckim. Koszty utrzymania tego promu są naprawdę duże, bo to jest około 500 000 rocznie. Postanowiliśmy wystąpić do powiatu nowosądeckiego teraz, ponieważ no właśnie okazało się, że po przeglądzie trzeba ten prom wyremontować, a jest to dosyć kosztowna operacja. I myślę, że no w końcu musimy uporządkować te sprawy i poprosić powiat nowosądecki, żeby również uczestniczył w kosztach. Jest to po prostu poprowadzony wodą kawałek drogi powiatowej, brzeskiej i sądeckiej. I mamy nadzieję na to, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podejmie współpracę. Jakiś odzew z tamtej strony? Jeszcze nie poszło pismo. Na razie jestem po rozmowach. Starosta nowosądecki nie powiedział nie, więc mam nadzieję, że w ślad za tą deklaracją będzie również wola współpracy. Podobno grube miliony z Funduszu Dróg Samorządowych na porządkowanie no właśnie tego układu komunikacyjnego w powiecie brzeskim. O czym dokładnie?
dokładnie mówimy? Mówimy o dwóch drogach, które w tej chwili już za kilka dni będą zakończone, bo do końca października muszą zostać zakończone i rozliczone prace. I tu były faktycznie ogromne pieniądze, bo prawie 20 kilometrów dróg zostało solidnie wyremontowanych za kwotę, łącznie oczywiście z naszym udziałem, około 12 milionów złotych. Ale już mamy kolejne dwa projekty i tu wymienię konkretne miejscowości, bo to słuchacze na pewno interesuje. Ale jeszcze bez gwarancji dofinansowania? Czy już z gwarancją? Z gwarancją, tak, już z gwarancją dofinansowania. Jedna droga to gmina Bożęcin, miejscowość Przyborów. Przez całą miejscowość będzie nowa droga. W przyszłym roku to będzie realizowane. I od trasy 94 przez miejscowość Dolny Suwczyn, Perłę i Biadoliny również. To są te dwa odcinki. Rozpoczynamy. Rozpoczynamy te prace już wstępnymi przygotowaniami w tym roku, a główne prace będą w przyszłym roku, jak zawsze. Gruntowny remont nawierzchni, poboczy, odwodnień, rowów, przepustów, oznakowanie oraz chodniki na drodze Biadoliny Suwczyn, to jest prawie 800 metrów chodnika. Więc w zasadzie kolejne drogi będą wyremontowane tak w takim standardzie bardzo wysokim. Czy to jest możliwe, panie starosto, że dopiero teraz kończą się scalenia gruntów wokół autostrady? Tak, niestety tak. Te scalenia trwały kilka lat, odkąd została autostrada uruchomiona. Tu krakowskie biuro geodezji wykonywało prace techniczne. Ludzie się denerwowali, bo niestety prace geodezyjne uniemożliwiają obrót, sprzedaż, podział. Jakikolwiek ruch. Więc jest to ogromne utrudnienie, ale staramy się cały czas przyspieszać pracę krakowskiego biura. Teraz już projekty trafią do nas, my je zatwierdzimy. Jest podpisane porozumienie z generalną dyrekcją, która daje pieniądze na wykonanie już tych prac, na które ludzie czekają, czyli na wybudowanie dróg, odwodnień, tego wszystkiego, tej całej infrastruktury. No i jesteśmy powoli na finale. Zakończyliśmy już gminę Brzesko, natomiast niebawem kolejne gminy, które są wokół autostrady. No przypominam, że ten proces toczył się jakby cały czas poza nami, bo to biuro, które jest biurem marszałkowskim, wykonywało pracę. Dopiero na etapie wykonywania już samych prac na drogach wkroczy powiat, no ale muszą być zatwierdzone projekty. Tu niestety odwołania, skargi przedłużają wszystko i my staramy się tym ludziom pomóc, jakby mobilizując biuro do tego, żeby jak najszybciej złożyło te projekty. Na czym dokładnie ma polegać scalanie z kolei gruntów w Woli Przemykowskiej? Oj, i czemu służyć? To historia... To najkrócej jak się da, panie starosto. Stara, w 89 roku rozpoczęta i tam ludzie od 30 lat czekają na jej zakończenie. Przyznam, że się bardzo mocno starałem o pieniądze na to, żeby w końcu tą niedolę zakończyć. Powoli te pieniądze spływają, już w ubiegłym roku wykonaliśmy pierwsze drogi, w tym roku za 1,5 miliona, 5 kolejnych dróg i mam nadzieję, że w przyszłym roku w końcu powstaną wszystkie drogi, właśnie odwodnienia, mosty, przepusty, wszystko co niezbędne w ramach tak zwanego zagospodarowania postsaloniowego i po 30 latach ludzie doczekają się finału tej dosyć nieszczęśliwej operacji. Powiat brzeski ma ponad 3,6 miliona złotych dofinansowania na realizację projektu Fachowcy w swojej branży. Wiem, że całkowita wartość zadania przekroczyła 4 miliony złotych, no i pytam, na co te pieniądze? To są kolejne pieniądze na kształcenie zawodowe. My bardzo mocno inwestujemy w to kształcenie zawodowe, to zresztą widać po rankingu naszych szkół zawodowych. Ja już wielokrotnie na tej antenie mówiłem o innych projektach w ubiegłym roku. To było aż 13 milionów środków unijnych na te cele. Tu kolejne pieniądze, więc one będą przeznaczone na to, żeby w super nowoczesny sposób kształcić w technikum, tak żeby ci ludzie albo potem poszli na dobre uczelnie techniczne, albo po prostu bezpośrednio do przemysłu. Będą warsztaty, będą staże? Tak, jak najbardziej. To wszystko cały czas jest. To są kursy, dodatkowe kompetencje, są warsztaty wyposażone w najnowsze technologie, takie właśnie, jak można znaleźć w zakładach pracy. To wszystko powoduje, że nasi absolwenci są niemalże zaraz po egzaminach zawodowych i maturze zagospodarowywani w dobrych firmach. Gotowymi pracownikami są? Tak, gotowymi pracownikami. Między innymi dlatego, że kształcenie dualne powoduje, że oni w tych
zakładach już są podczas procesu kształcenia, więc oni doskonale znają ten proces. Pionierski zabieg w brzeskim szpitalu, mowa o pierwszej w Małopolsce i jednej z pierwszych w Polsce protez stawu kciuka. To wszystko na oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej w Brzesku, którym kieruje dr Krzysztof Szklanny. Wiem, że dokonał tego zespół ortopedów pod kierownictwem doktora Jakuba Florka. Zna pan temat? Znaczy, znam tych lekarzy, którzy przyszli do brzeskiego szpitala niedawno. Pan dyrektor skusił lekarzy dobrą propozycją. Dzięki temu mogliśmy uruchomić również to, czego do tej pory nie było, czyli protezy stawu kolanowego, które w tym roku już wykonano u 40 pacjentów i mamy nadzieję, że będzie to podstawą do podpisania kontraktu na rok przyszły. No a jak widać, zespół jest na tyle sprawny i dobry, że podejmuje się operacji pionierskich i to bardzo cieszy, bo no, nie jesteśmy szpitalem klinicznym i tego typu wydarzenie jest czymś wyjątkowym, jeśli chodzi o szpital powiatowy. Brzeski Szpital Ortopedią stoi? No, zaczyna się wybijać na naprawdę doskonały oddział. Andrzej Potępa, starosta brzeski, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, pozdrawiam.